Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku i dzisiaj omówimy sobie zadanie języki z matury w roku 2020 z informatyki rozszerzonej. Zadanie jest z baz danych, rozwiążemy je przy pomocy Microsoftowego Accessa. W plikach państwa, języki i użytkownicy zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są tabulatorem. W pliku państwa mamy państwo, kontynent i populacja. W czym jest to kontynent, na którym leży stolica państwa, a populacja to jest całkowita liczba mieszkańców podana w milionach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. W pliku języki, język i rodzina. Nazwa języka, a rodzina określa przynależność języka do rodziny językowej lub określenie język izolowany, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej z rodzin. W pliku użytkownicy mamy państwo, język i użytkownicy. Jest to liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Oraz kolumna urzędowy, gdzie jest informacja tak czy nie, czy jest to w danym państwie język urzędowy. Uwaga, w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. No i dalej są już polecenia. Przystąpmy do importu. Na temat importu zrobiłam już filmik, w związku z tym nie będziemy dzisiaj długo się nad tym zastanawiać. Jeśli jesteś zainteresowana, obejrzyj sobie proszę filmik. Tabulator. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki. I tutaj kreator bardzo dobrze się domyśla, jakie typy danych są w kolumnach. Nie ma żadnych nietypowych danych. Wybieramy własny klucz. Nazwa języka jest unikatową, może być kluczem. Następny plik tekstowy państwa, rozdzielany tabulatorem, pierwszy wiersz zawiera nagłówki, wszystko w jak największym porządku, tutaj podwójna precyzja niech będzie. Wybieramy klucz główny, jakim jest nazwa państwa. Państwa są pojedyncze wiersze, mają tu dla siebie. Zamknij i ostatni plik tekstowy. Użytkownicy. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki. I wszystko bardzo dobrze. Z tym, że tutaj nie będziemy mieli klucza, bo jak wiadomo, wiecie, Chiny na przykład tu są dwukrotnie, przynajmniej dwukrotnie, więc z tym, że jest kilka języków, którymi władają mieszkańcy, dajemy bez klucza. Przystępujemy do kwerend. Pierwsza. Utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy. Posortuj zestawienie nierosnąco według liczby języków. Języki mają rodziny językowe. Dobrze, więc to jest kwerenda, która każe nam wyciągnąć dane z tabeli języki. Dla każdej rodziny, ile języków do niej należy? Robimy grupę dla każdej rodziny i policzymy, ile języków do niej należy. Posortuj nierosnąco według liczby języków. Malejąco. Mamy że tak się rozglądam, bo tu jest jakiś język, który to jest jakaś grupa. Może zerknijmy jeszcze raz w polecenie, bo może coś mi umknęło, ale tu było gdzieś napisane, że język izolowany jest wpisany w rodzinie, kiedy języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin. W związku z tym, żebyśmy nie robili grupy dla izolowanego. O, jest tutaj 8 języków izolowanych, bo to chyba nie należy do odpowiedzi.
to ja bym sobie tu zrobiła kryterium różne od język izolowany. I teraz się nie wyświetla. Kwerenda pierwsza przechodzi do historii. Trzeba bardzo uważnie czytać te polecenia, żeby nie dać się złapać na jakąś głupotę. Drugie. Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być urzędowym w jednym państwie, a w innym nie. Więc listę czy liczbę, jeszcze raz, podaj liczbę. Ile jest języków, które nie są urzędowe w żadnym państwie? To na pewno języki i użytkownicy, bo tu jest napisane, czy dany język jest urzędowy, czy nie jest. I zobaczcie, że to nie jest kwerenda, którą ja mogę wykonać na podstawie prostego filtrowania, prawda? Bo jeśli ja zrobię sobie język urzędowy na nie, to nie mam pewności, wręcz mam przekonanie, że nie zrobiłam tego dobrze, bo wyświetliły się języki, które nie są urzędowe w jakimś państwie, co nie znaczy, że w innym państwie były urzędowe, prawda? A mamy się skupić tylko na językach, które... O, na przykład tu się angielski wyświetlił, zobaczcie, 4 razy. Przecież angielski jest językiem urzędowym, prawda? Więc to, że akurat w 4 z tych 40 państw znaleziono informację, że nie jest tam urzędowym, nie znaczy, że nie był urzędowym w żadnym państwie, prawda? Więc nie możemy tej kwerendy takim prostym filtrowaniem zrobić, ale możemy wykonać takie dopełnienie. Czyli po pierwsze wyświetlić sobie języki, które są urzędowe gdzieśkolwiek, tak? Ich wyszło, spróbujmy sobie je zgrupować, wyszło ich 42 języków takich, które gdzieś tam są urzędowe i wiemy, że wszystkich języków jest 487, to znaczy, że pozostałe języki nie są urzędowe w żadnym państwie, prawda? Więc teraz stworzymy kwerendę, która nam to wyliczy. Więc chyba tamtej nie zapisałam, jeszcze raz spróbujemy, bo muszę ją koniecznie zapisać, żeby pojawiła się na liście dostępnych. Tak, może nazwijmy ją języki urzędowe. I nową kwerendę przygotujemy właśnie w oparciu między innymi o języki urzędowe oraz o wszystkie języki. Więc chcemy teraz wypisać te języki, które w tej tabeli nie występują, czyli odpowiednik mają 0. Ale niestety, ku może zdziwieniu niektórych, nie widzimy w wyniku żadnych wierszy. Dlaczego? Dlatego, że to sprzężenie, ta kreska, powoduje, że te dwie tabele w wyniku wytworzą te wiersze, wygeneruje się te tylko lista takich wierszy, które pasują do obu tabel, czyli taka część wspólna. W językach urzędowych są jakieś języki, które są urzędowe, w językach one też są, więc ta cała, wynik tej kwerendy opiera się, właściwie ogranicza się do języków urzędowych. I jak wpisaliśmy, wyświetl tylko te, które nie są urzędowe, to ten zbiór jest po prostu pusty. Jedyne, co pozostaje, to zmienić typ tego sprzężenia, żeby nie ograniczał się tylko do części wspólnej. Musimy mu kazać uwzględnić wszystkie języki. To jest ta trzecia kropka tym razem. Uwzględni wszystkie języki. Wszystkie, bo tam jest te 400 ileś języków, które chcemy policzyć. Oraz ta część wspólna. Teraz mamy rzeczywiście te 445 języków. I nic prostszego, jak je policzyć. Więc tutaj dajemy sobie tylko kryterium. A tutaj policz. Uruchamiamy i gotowe. Kwerenda druga przechodzi do historii. Trzecie. Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej 4 kontynentach. Więc tworzymy dla każdego języka
gdzie mamy kontynenty, pewnie w państwach, ale języki, jak widzicie, nie są z państwami połączone, w związku z tym nie możemy na tym poprzestać, bo kwerendę trzeba robić na tabelach, które są połączone. Języki są połączone z użytkownikami. Teraz możemy przystąpić do robienia kwerendy, tak? Czyli dla każdego języka wyświetlę różne kontynenty. Zanim włączycie Policz, zachęcam Was, jak nie jesteście pewni, zawsze w zadaniach zanim włączycie Policz, obejrzyjcie sobie, co będziecie liczyć. No i teraz co widzimy? Taki sobie na przykład angielski. Na ilu on kontynentach jest? Jak włączymy teraz Policz, to co nam się tu wyświetli? Zobaczcie, Europa jest za 3 razy, Ameryka Północna 3 razy, więc nie ma szans na to, żebyśmy w tej postaci policzyli unikatowe kontynenty dla języka angielskiego, prawda? Wyjdzie nam za chwilę o zgrozo, że angielski jest używany na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 10 kontynentach. Wow, to jakieś nowe reguły geograficzne. Więc co nam pozostaje? Krok pierwszy, pozbądź się tych duplikatów. Wystarczy włączyć grupowanie. Zobaczmy teraz. Angielski. Ta-dam. Prawda? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że wiersze, które były identyczne, zostały, dla nich została stworzona jedna grupa. Więc to jest krok pierwszy. Ale oczywiście nie możemy teraz w tym kroku, w tej kwerendzie zamienić sobie tutaj na Policz, bo stracimy to grupowanie. Nie chcemy tego stracić, prawda? W związku z tym zapisuję tę kwerendę jako bez duplikatów na przykład. I teraz sobie z niej wykonam kolejną dla danego języka Policz unikatowe kontynenty. Ta-da. I teraz przechodzimy do rozwiązania zadania. Wyświetl tylko te języki, którym posługują się użytkownicy na co najmniej 4 kontynentach. Większe, równe 4. No i proszę bardzo, mamy gotową kwerendę. Teraz chciałbym, żebyście na chwilę się zastanowili, jak bardzo może pogubić się zdający, który zrobi to bez podglądania, nie wiem, w pośpiechu albo bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniej wiedzy. Jeśli byśmy w tamtej kwerendzie, która wyświetlała dla angielskiego 11 wierszy, zrobili Policz i bez podglądania, jakie to są wiersze, po prostu zrobili kryterium, wyświetlę go te większe od 4, to te wszystkie, no ta cała lista języków byłaby na pewno dużo bogatsza, prawda? Ale całkowicie błędna. Zapisujemy. I przechodzimy dalej. Czwóreczka. Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk, a którzy nie należą do rodziny indoeuropejskiej. A języki nie należą do indoeuropejskiej. Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników obu Ameryk łącznie. 6 języków. Dobrze, więc stworzymy nową kwerendę, która dla każdego języka, kontynenty, więc tu będą potrzebne państwa i użytkownicy, bo inaczej tego nie połączymy. Już teraz możemy działać. Więc dla każdego języka z rodziny, nie należą do rodziny indoeuropejskiej, więc różne indoeuropejska. Myślę, że izolowane możemy tu pozostawić, nie musimy dopisywać kryterium, żeby nie brał ich pod uwagę, bo to są takie, które nie należą do indoeuropejskiej. I dla każdego z nich podaj 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk. Dobrze, więc musimy zrobić sumę
użytkowników. Suma w obu Amerykach, czyli kontynent, i teraz możemy napisać Ameryka Północna or Ameryka Południowa, albo napisać like Ameryka gwiazdka. No dobrze, i teraz zastanówmy się nad tym grupowaniem jeszcze. Więc znajdźcie języki, więc będziemy mieli grupy dla języków, to jest nieuniknione, prawda? Bo w ramach danego języka obliczamy ilość użytkowników. Natomiast rodzinom nie chcemy grupować, bo jest różne niż indoeuropejska, jest mnóstwo rodzin różnych niż indoeuropejska. Zrobią nam się podgrupy w ramach danego języka. Wszystkie podgrupy, które tam dla tego języka znaleziono. Więc przełączamy tutaj zgrupuj na gdzie i już nie będzie tych podgrup. Użytkownicy sumujemy, tu nie trzeba nic przyłączać, a kontynenty też włączymy gdzie. Nie chcemy osobnej grupy dla Ameryki Północnej i drugiej podgrupy dla Ameryki Południowej, tylko chcemy, żeby to było kryterium. Mamy sobie sumę, teraz dla każdego języka sumę użytkowników. I znajdź, jeszcze raz zobaczymy polecenie, znajdź 6 języków, w którym posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców. Więc posortujemy malejąco i wyświetlimy 6 pierwszych z góry i to będzie odpowiedź. Proszę bardzo, kwerenda czwarta przechodzi do historii. I kwerenda piąta. Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest urzędowym językiem w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem. Dobrze, więc po prostu musimy obliczyć dla każdego języka, dajemy znowu wszystkie 3 tabele, dla każdego języka, który nie jest urzędowy, państwa, w których co najmniej 30%, a nie dla, nawet nie dla języka, tylko dla państwa. Państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, więc użytkownicy podzielone przez populację, tak, to będzie odsetek użytkowników, którym włada takim językiem. I to musi być liczba większa od, przynajmniej jak tam było, 70%, co najmniej 30% populacji, czyli większe równe 0,3. Jego nazwę i język. Ok, czyli język też jednak jeszcze nie dokończyłam. Ok, 0,3 i język też jeszcze umieszczamy. Zrobimy tu porządek. Czyli wyświetlą się państwa i języki, takie, które nie są urzędowe, a którymi odsetek jest większy niż 0,3. Większy równy miało być, jest większy równy? Nie. Co najmniej 30. Zobaczmy, czy czasem to nie zmienia wyniku. No nie zmienia. Więc to są te państwa. Indonezja, Pakistan i Etiopia, Jawański, Pendżabski i Oromo. Dla każdego państwa podaję jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30, a który nie jest urzędowym. Ok, no i na tym skończyliśmy to zadanie. Przechodzi do historii. Bardzo dziękuję za to, że wytrzymaliście ze mną aż do teraz. Polecam moje kolejne filmiki. Do usłyszenia. Mam nadzieję, do usłyszenia.